Siema, jestem Mizuno, ja tu jest Red Dead Redemption 2. Ja sobie pomyślałem, a co tam, pójdę się ogolić. Okazało się, że ja nawet nie mam gdzie się ogolić. Wszystko jest rozebrane i chyba czas się gdzieś przemieścić. Nie mam nawet gdzie spać. Popadał deszcz. Myślałem, że gdzieś tu się ogolę, a to się nie da. Przed chwilą pokłócił się tutaj Dutch z Jose'ą, bo Jose zaczyna mieć wątpliwości co do tego, czy Dutch na serio wie, co robi i wie, jak po prostu wyprowadzić nas z dziury, w jaką wpadliśmy. Ale chyba nie za bardzo, bo się pokłócił, więc no. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Sure. This can wait. Yeah. Tutaj gdzieś była misja, chyba. Z tego co mi się wydaje, że coś tutaj widziałem, zapytajnik. Kurde, Artur, mógłbyś przyspieszyć? Chryste, panie. Odkręciłem lekko wyostrzenie i wszystko tak dziwnie wygląda teraz. Ponieważ gdzieś tam w oddali, jak widziałem jakieś góry czy coś, to strasznie to wszystko było rozmazane, aż mi oczy bolały od tego. Czemu? O, jeleci nareszcie, no bo myślałem, że jest z tym problem, no bo gitara. Proszę bardzo, jedziemy. Ładny poranek, Jezu. Idealne znalezienie nowego obozu. Again? We have to. Fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made at Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. No mówią, że to ja nie umiem jeździć na koniu. A Charles, co jest z tobą nie tak? Konia zabijesz. Ogarnij się, Charles. Ja pierdzielę. No, proszę bardzo, proszę bardzo. Jak już mówiłem, tak właśnie się steruje końmi w tej grze po prostu. No, wtedy pomyślał. Pół Indianin, a jednak ze zwierzętami tak trochę niezbyt za bardzo jest związane na tyle, żeby po prostu je dobrze prowadzić. Dobra, dobra, nie goń mnie. Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. Call it what you want. Hey, wait up! Sorry, kurde, czas, ale ja nie chcę iść po drogach. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah. Express, panie, express. O kurde, ja chyba pozmieniałem rewolweru, nie o tym chodziło. Midnight, tak. Zwykła, tfu, express. Tu jest Cattleman. Nie wiem, w żadnym wypadku chcę. Mój ulepszony Schofield. Cyk, 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 pyk, pyk, pyk. Wszystko jest tutaj chyba. Przecież nie, do końca, muszę przeładować to jedno. Ładuj. Dobra, i teraz sobie wezmę karabin od razu. Trzeba być ubezpieczonym, kurde, i tak dalej. Spajew czy Dewberry, czy... Aha. Niedobrze. Nie podoba mi się to, ale okej. Okay. Trzeba być dobrej myśli. Synchronizacja tych ptaków jest niesamowita. No dobra, co tu się dzieje? Co tu się stało? Looks like trouble got here before us. No, gościu, będę jakiś, nie wiem, artysta czy coś. Co ja mogę z nim zrobić? A, poczekaj, aż Charles coś ogarnie.
Gdzie też mam kurde z rogu orła? There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. Survival's for the sake of it. Quit talking. You started it. Nie chcę go ogrywać, niech tam leży. Mam to gdzieś. Chociaż kurde, nie dobra, bo to się okaże, że pewnie odejmie mi honor, tak? Bardzo jestem na tym punkcie teraz oszalały. Dobra. Dobra, do dzieła. Tent and a wagon. Looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. Ta, to wszystko wygląda jak coś, co będziemy, przez co będziemy mieli problemy. Ja bym sobie wziął te warzywa w puszce. No weź, o. Kurde, jakie animacje. No, nie wiem. Nie, co? Nieznajoma? Co tropić? Cool. A trop, nieznajoma? To jest ciekawe. Nieznajoma. Coś się stało z grą? Chyba nieważne, wracam z podem tutaj. Co ty tak wąchasz, stary? Co ty? Coś brałeś, czy co? No dobra, tutaj widzę jakieś papierosy chyba, ale nie mogę tego pewnie wziąć, bo nie mogę nawet przejść. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Czy on wyczuwa przeciwników? Wow. Jakaś nieznajoma to jest, ja bym sobie ją odświeżył. Bo nieznajoma to raczej nie jest opis jakiegoś zwierzęcia, nie? Coś tu się wydarzy niedobrego i jestem ciekaw co. Czy ja mogę... O, właśnie. Dobrze. Tylko czemu bierze jeden? Miałem dwa, schowałem dwa, wyjmuję jeden. No ma to sens taki, że żaden. Coś tu jest ciekawego? Oprócz tego, że znajoma to jest? Gdzie to prowadzi właściwie? To jest tutaj. No to co ja mam tutaj zrobić, powiedz mi? Schowam te rewolwery, bo niepotrzebnie je wyjąłem. Może gdzieś tutaj z boku? Co ja mam tutaj wypatrzeć? No tak. Czyli jednak wcześniej nie mogłem zrobić tego przez to, że miałem ten tryb włączony, śledzenia. I faktycznie nieznajoma. Jazi Małgosia. It's okay. It's okay. You come out of there. You okay? You don't mean no harm. Shader, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? No. German? Strauss, mój po niemiecku. No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? They ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Kiedy wyglądam jak taki wyjęty spod prawa, taki brudny ten bandyta z tym wszystkim. Czuję się jak Biff Tannen z powrotu do przyszłości, kiedy z tej części, gdzie tam właśnie było na Dzikim Zachodzie. Tam też było takie, że wąsa miały taką brodę taką niedomytą. A chciałem mieć tylko wąsa, kurde. Ja zarosłem tak szybko, że szło. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Tam. Arthur po prostu się boi już, bo widzisz, to nie ma sensu. Ciągle jest ucieczka za ucieczką. Trzeba, nie wiadomo kiedy to się skończy. Jeszcze ktoś gada po niemiecku, a on nie rozumie nic. No to trochę jest kiepsko, nie? Był taki film z Markiem Wahlbergiem, gdzie on właśnie... Taki film wojenny i on trafił gdzieś do jakichś... nie wiem, Arabów czy coś. Nie wiem, gdzie to było, w Iranie czy coś? I on tam mówi po angielsku, ani po swojemu. I nie wiadomo, czy gościu ten chce go zastrzelić, czy nie, bo nie mogą się kompletnie dogadać, nie? Tak też w tym momencie było. Ona mogła niby... Charles... When you were fishing with Jack, said they were on to us.
offered me freedom if I turned Dutch yet. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you asked me. Bastards told me they'd killed Mac. Said it right in front of Jack. Think this is the right way? Give me a second. O kurde, to jest... Boże, jak to wygląda. Czy tylko ja to widzę, jak to wygląda genialnie? Bez żadnego ray tracingu, to wszystko... Jakiś gościu płynie łódką. Przecież to normalnie wygląda teraz jak prawdziwe życie. No, no prawie, nie? Ale ta woda... Do czego to doszło po prostu, żeby takie, żeby gry po prostu prezentowały coś takiego? To jest niesamowite, naprawdę. Kiedyś gry to... No, wyglądały niby niesamowicie, ale teraz? Wow. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Co by nie mówić, to ta woda wygląda naprawdę realistycznie. Czy się zachowuje realistycznie, to inna sprawa, ale wygląda to już jest to. Proszę bardzo, pluskam się. Naprawdę. By tak ją odpalić na ultra, ultra, wszystko na ultra, jakiś ray tracing, to po prostu by było coś nie do pojęcia. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well, if it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young, a long while, a year or more. He did? And we was family, you know? Wait a second, just wanna look closer here. No proszę bardzo, Arthur sam podążał za nim. Ciekawe. Myślałem przez chwilę, że te dzieci i ta blondynka, że weźmiemy ich do obozu, a tutaj... Nie, do widzenia. Schnell, wypierdel. No, nie wiem. They carry on along this trail. No coś... Wow, spokojnie, gro. Now, I was saying, guess I still ain't fully forgiven him for that. No tam. Wszystko w końcu wróci do normy, zobaczysz, Arthur. Jeszcze mu wybaczysz, nie? Zmiana nie wiem nawet czego, co wybaczyć, ale... Bardziej powinna się ten, wkurzona być Abigail. Co się dzieje? Odszukaj w obozie osadnika. No, ja już bym przyszykował broń, bo to wiadomo, różnie bywa, zaraz wyskoczył mi kurde za drzew, jakieś kurde wiewiórki i będę musiał się z nimi napierniczać. Czemu? Ej, co się dzieje? Aha, bo nie ma nieważne. I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Ale też jest widoczne dosyć, bo tu niby są drzewa, ale... No dobra, co tutaj mamy? Mamy coś, co się świeci? To zawsze ognisko się pali, więc... There he is. Aha, proszę bardzo. Cut him free and let's get out of here. No, spoko, spoko, tylko porwali go, więc gdzie są bandyci? Sprechen, prechen. Aha. I see three coming this way. What the hell do you think you're doing? Nie wiem, ale ty zginiesz. Ja ogólnie zauważyłem, że mam upgrade mojej zabójczej precyzji, czyli mogę oznaczać przeciwników i ich odznaczać. Wtedy dzięki temu, nie wiem, jakoś to lepiej wychodzi. Jakoś tak poprzednio teraz patrzałem i nie mogłem oznaczyć przeciwnika, teraz mogę sobie spokojnie wziąć to. Zrobić tak, oznaczyć i mógł szczelić bańkę. Bez żadnego problemu. To jest niesamowite. Kurde, Charles, co ty, porąbało cię, stary? A, gość nie żyje? Żyje, gościu, i zaraz kurde zginie. I szybciej nawet to wychodzi. Ludzie nie ucieknie. Na pewno nie przed moją zabójczą precyzją. Dosłownie, nie? A to jeszcze go nie uwolniłem, przecież myślałem, że coś przeciąłem już mu. A w sensie więzy, nie? Ale jak widać nie. No dobra, wyłaź. Niemczurze. Kury, ten nóż, proszę bardzo, jaki elegancki. Charles. Go find. Sorry. Dutch, get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Powiem szczerze, naprawdę tutaj można sobie pewnie łowić czy coś. Zobacz, osadnika z płotem do jego rodziny. Okej, ale jednak mimo wszystko chciałbym trochę zbliżyć sobie kamerę. O właśnie, ten sposób.
w ten sposób i zobaczyć, czy coś tutaj nie ma, czegoś ciekawego. Nie chcę mi się ich przeszukiwać, powiem szczerze. To było fajne na początku, ale to jest za dużo takich animacji. Jakby się na przykład dało wyłączyć animację, tak jak na przykład to było w Far Cry'u 5 chyba? Albo, nie wiem, 4? Bo ta w tych grach było coś takiego, że animacja była przeszukiwania tych ciał. O, można było to w końcu wyłączyć chyba w następnej części. To było dosyć takie, no, męczące i nudne, no, ile można przeszukiwać przeciwników. O Boże, znalazłem to, tamto, sramto. Szczerze, to nawet nie jest 68 centów, to było to. Amunicja zwykła, z której nie korzystam w ogóle. Zegarek kieszonkowy niby jest, ale tak nie sądzę, żeby to było warte tego. Troszkę kasy by mi się przydało i może podjechałbym do jakiegoś gościa, któremu mógłbym sprzedać jakiś zegarek czy coś. Jeszcze złoty, no, sobie to nawet nie jest takie złe, żeby to przeszukiwać. Zawsze to jakieś 8 dolców więcej, nie? W kieszeni. Jeszcze otwarte serum, proszę bardzo. No dobra, jednak szukałem większość tych przeciwników. Przynajmniej tych, których mam tutaj blisko. Czyli nieważne. Ale gdzie jest mój koń? Niech podjeżdża. Chodź koń, gdzieś ty jest. Chodź mały. A Boże, mała, no ma nieważne. Trzymaj się, bo szybko jeździ mój konik. A właśnie, lepiej nie mówmy nic. Lepiej szybkiń się i jedź do swojej rodziny, bo trochę spierdzieliłeś, skoro... Chyba, że kazałeś się ukryć swojej... O Boże, wyżą romną w drzewo. Chyba, że kazałeś się ukryć swojej rodzinie. Ja powiem szczerze, nie wiem, czy mówili o tym, czy nie. Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld, money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Wow, shit. Wie haben Sie sie gefunden? Co się stało? Okay, we're getting you out of here. Also soll ich mitkommen? Może to było piękne, naprawdę. Jak nie Charles wywalający się na koniu, to jeszcze po prostu... O Boże, to było niesamowite. Nawet nie wiem, co tu się stało, ale po prostu gościu po prostu zginął. Zaatakowałem go. O Boże. Chciałem szukać to miejsce, ten domek. Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld? Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with... Wow! A gościu jakim cudem z... nie wiem, co powiedzieć, ale to musi trafić na kurde jakiegoś shorta, bo to odwaliłem salto. No Boże, utknę zaraz kurde w tym. Po co tu przylazłem? Dobre pytanie. Po co? Żeby wpaść tutaj i... Przepraszam bardzo, naprawdę. Nie jest tak, że się nad tobą znęcam czy coś. Nie. Zjedz wszystko odnów. I zobacz, coś tutaj ciekawego jest? Chyba raczej nie. Nie mam żadnych znaków wiedźmińskich, żebym mógł rozwalić tutaj to, więc po prostu stąd wyjdę. Sorry. O Boże, ten odcinek jest niesamowity, powiem szczerze, pod względem takich dziwnych akcji. Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend, I can barely speak English. Yeah. Myślałem, że w tym domu coś będzie. Jakieś, nie wiem, skarby czy coś. Nic, zero. Wiem, że ten dom był taki jakby spalony, zawalony, ale myślałem, że coś znajdę. Może coś tam było, ale nawet nie widziałem. Już nie chciałem za bardzo to dużo spędzać czasu w tym domu, tylko chcę dowieść tego gościa do tego, do jego rodziny i ruszać tam, powiedzieć im, że wszystko jest git, tutaj to, tamto, to wszystko jest bezpiecznie, można jechać dalej. Na karmię konia, bo widzę, już ogólnie waga jego wróciła do normy. Jej, więc jest bardzo fajnie. Aha, to mogliśmy trochę bliżej podjechać, ale kurde. Andreas, ich hab genau, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge, mein Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here, this place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Vamos. Alles klar. Vamos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure.
Nie przeżyłem się, aż się leciutko wzruszyłem. Artur to jest jedna z tych postaci, która jest naprawdę skomplikowana. To się tak nie wydaje, że jest. Niesamowita postać. Moja ulubiona, naprawdę. Zaraz obok Geralta w Wiedźminie. Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Aby się dało ogolić, bo chcę znowu mieć swojego wąsa wyróżnionego na tle. O, trzeci rozdział. Clements Point. Chcę się ogolić, okej? Okay? Nie chcę zadawać więcej pytań. Był tam jakiś Albert Mason, ale gdzieś zniknął. Myślałem, że sobie podjadę na początku odcinka, że zrobię coś dla niego, ale nie. Niestety, nie zniknął. Musiałem coś źle zrobić, nie wiem, nie pojawił się w odpowiedniej porze czy coś. Znaczy, o złej porze sprawdzałem, czy jak. Ale pomyślałem, że już walić go. To jest tylko poboczna ten... misja, przecież nie zrobię ich wszystkich, bo nie da się po prostu czasem zrobić wszystkiego. Coś tam dostałem, jakieś osiągnięcie. Okej, super. Zdobywasz czapkę złota, możesz ją sprzedać u dowolnego pasera z dużym zyskiem. No i to mi się podoba. Gdzie jest goli broda mój? W sensie sam się ogolę, no bo kto mi inny pomoże. Gdzie jest goli broda? Panie, wszyscy... Boże, jakie to jest... Jak sobie idę, ale nawet nie wiem, gdzie idę. To jest tutaj? To jest jedzenie, tak? What you want, Micah? Nothing. I'm just being civil, my brother. Well, hello then. You really are a very charming man, aren't you? So, idź mi, zejdź mi z oczu. Próbujesz mi się... Well, I should get back to it. Okay. Próbujesz mi się przypodobać, czy co? Nie wiem, o co ci chodzi. Irytujesz mnie trochę. To jest Pearson, tak? Mind. Ja w ogóle mam tak mało kasy, że nawet nie chcę komentować tego. Gdzie jest... ten zakichany ten, goli broda, chcę się ogolić, czemu nie mogę się ogolić, już nie ma tego? Co to jest? Rzeźnik, zapasy, jadło, przekaż do obozu, Clemens Point, amunicja. To jest chyba moje miejsce spania, więc tam bym też poszedł. No bez jaj, że nie ma tej goli brody, no. To się nie mogę się ogolić. No, to jest to? No come on, jej, jest zestaw do golenia się. Kurde, pajką brodę mam, gościu, jakiego wąsa już mam, nice. Dobra, brodę z gul na zero, w ogóle już mam na trzecim, ale to nie jest jakiś ten szczyt. Dobra, to z gul, cyk. A może bym się tak zostawił, to by było dosyć ciekawe. Nie, będę miał jakiś kudy ten, wąs zostaje, pewnie zostaje. Jak tam, na 5, mogę sobie go skrócić i zostawić takie, nie. Chcę go zapuścić. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądało z długością 10. Ale mniej więcej myślę, że tak... tak mniej więcej by było ok, taka połówka. W sensie na długość 5 by był ten wąs dobry. Spoko, mi się to podoba. Cały zaros nie. A włosy? Nie chcę z pomadą. Chciałbym po prostu włosy, ale nie da się, to się nie da. Nie chcę nakładać pomady, bo nie po to idę do fryzjera, żeby sobie tłuścić włosy jakimś dziadostwem. Dobra, no czyli mogę iść do dacza, tak? Mogę iść do dacza. Ale zobaczyłbym ogólnie, jak tam zapasy dla moich ludzi. Czy jest tutaj coś? Ktoś tam się wachluje. Hej, hej. Powachlujesz mnie? Hej, hej. Ogólnie niesamowite są te wszystkie postacie tutaj. Są bardzo wydatnione niektórych kształty. Bardzo mi się to podoba. Dobra, wspomóż gang. Mogę wspomóc gang? Dawaj. Gang bang. Daj przedmiot. Mam troszeczkę rzeczy, więc czemu by nie? Raz. Dwa. Trzy. Proszę bardzo. No szybciej. Czemu nie mogę dać kilku rzeczy na raz, tylko muszę pojedynczo? Na pewno sztabki nie dam, to na pewno. To jest pewne. Nawet nie mam zamiaru tego robić. To jakiś platynowy kolczyk. Powinienem to, wiadomo, sprzedać, ale na razie chcę sobie uzupełnić mniej więcej, podreperować trochę budżet mojego tego obozu. I tak dalej. Dobra, dawaj. Cyk, myślę, że już... Aha, już nie mogę. Okej, 38 dolarów to jest max. Ja też bym chciał księgę rachunkową i zobaczyć, jak tam z zapasami, bo widzę, że już się tutaj pokurczyły trochę. I tyle. Dobra, dawaj. Dawaj, coś na dole. Na razie nie będę nic ulepszał, ale jak trzeba, to trzeba.
Dobra, następne. Kup. To jest naprawdę wszystko drogie. Potrzebuję naprawdę kasy i to naprawdę sporo. Bo już 72 dolary, ja mam 50 dolców, nie? Ale musiałem zapłacić tą grzywnę, bo już mnie denerwowało to, że tam jest 200 grzywny i ciągle tylko wjeżdżam i widzę 227 dolarów grzywny, 227 dolarów grzywny. Tak w kółko. A żeby to denerwowało, więc już chciałem mieć to z głowy. Dobra, mniej więcej jest 32 minuty, ale... Gdzieś tutaj może jest szansa, że pod... Nie chcę Kirena. Kiren nie chce tam myje kogoś chce. Ja chciałbym zrobić ten napad na ten dom. Another new market for you, Mr. Strauss. Yes, indeed. And away from Valentine. Mm-hmm. Not that far away. Okay, I'll catch you later then. A dobra, gdzie tutaj jest opcja w ogóle podejścia do tego? Mi się wydaje, że jak kiedyś podlazłem do kogoś, to mi się wyświetliła opcja napadu. Albo nie wiem, ta osoba się do mnie odezwała, czy coś. Chciałem podejść, nawet jeśli miałby to być Majka, to i tak... Dobra, stary, nie podlizuj się, bo widzę, że próbujesz się tu podlizać specjalnie. Nawet nie mam komentarza dla ciebie. Hej, Sadie. You okay, Sadie? I'm no damn kitchen maid. Pearson's driving me crazy. Well, we all gotta pitch in. Anyway, I won't disturb you. Gdzie jest tutaj opcja tego? Może gdzieś na mapie będę to miał. Albert Mason się pojawił. Okej, świetnie, ale gdzie jest po prostu ta opcja tego napadu? Przykaż do obozu, rusznikarz. Okej, dobra, dotarłem na miejsce. To jest Catfish Jackson's, czyli to miejsce do obrabowania. To jest to chyba. Tak mi się wydaje. Także no cóż, trzeba by było, nie wiem, założyć maskę czy coś. To chyba jest to miejsce, tak mi się wydaje. Mam tu ekspres, mam ekspres. A okej, okay, wbijam. Dwa wyciągnięte są? Dwa wyciągnięte są. No dobra, do dzieła. Nie wiem co. Albo dobra, nie wiem, może. A nie mam broni ze sobą. Kurde, świetnie. Dobra, schowam bronię, bo przecież nie muszę od razu być ten zły, nie? We ain't had food in the keep for weeks. Oh, well, you ain't a babe in the crib no more. You full grown now, boy. Stop pulling in your pieces. You'd only gamble or piss it away if I did. You damn maggot. Who the hell you think you talking to? You need to learn some respect. This is why Ma left. Look what happened to you. Pa, there's what someone the in the house. Here? Nate. Go to your room. Yes, Pa. Get on out of here. Get on out, you hear me? Whoa there, partner. Just take it easy. Get the hell out of my house. Now! Niestety nie mogę. Przykro mi. Niestety nie mogę. I said get the hell out of my house! Please! Pa! Mógłbym czekać, aż wyzwie mnie na pojedynek. Przepraszam, gościu, no. Dubeltówkę. Myślałem, że gościu mi powie, co jest grane, w sensie, gdzie jest... ja pierdzielę, nie wiem, czy chcę robić te skrytki. Nie chcę, kurde, mordować typu ludzi, to po prostu wchodzę i... co... No! Please, don't kill me! Take whatever you want, just leave! Tell me where you keep the money or I swear I'll kill you right there. The chimney. It's in the chimney. Just please don't hurt me. Pa! No! Nie wiem, czy to powinienem w ten sposób zrobić. Chyba raczej nie. Nie za bardzo się dobrze z tym czuję. Kurde, kradnę tutaj. Nie wiem, no bo współpracować, nie? Nie wiem, czy można było to zrobić lepiej. Mówi, kurde, że był w kominku. No to kurde, gdzie to jest? Ograb, podnieś. Nie chcę podnosić dubeltówki, bo już ją chyba mam, dubeltówkę. To broń jest w złym stanie. Okej, świetnie. O, było. Przeszukaj komin, przeszukaj. Co to jest? I ile? Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Tylko znalazłem miejsce na necie, gdzie to właściwie może być. Ale co tu się wydarzyło, to... okej, okay, dubeltówka. W bardzo beznadziejnym stanie jest ta dubeltówka. Nie wiem, czy ja w ogóle ją wyczyszczę teraz.
Chyba nie za bardzo, nic tu nie da, nie? Chociaż nie, proszę bardzo, broń jest czysta. Okej, okay, dziękuję bardzo, do widzenia. dobra, jak to mniej więcej wygląda? Tu jest ekspres. Powiem szczerze, ten Midnight się już troszeczkę zużył. Okej, okay, jak coś tobie tutaj nie było. Do widzenia. Nie chciałem, żeby to się tak skończyło. Chciałem po prostu wycelować do niego i mu zagrozić. A gościu wciągnął do mnie broń, co jest normalne, i zaczął mnie strzelać. No, ale dobra. To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. W następnym ruszam dalej. Pogadam sobie z Dutchem. Tu jeszcze jakiś pan Pearson ma jakieś ten zadanie. Albert Mason. A jeszcze tutaj mnóstwo rzeczy jest do robienia. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnego i siema.